W Zielonej Górze brakuje nauczycieli. W sumie na stronie magistratu można znaleźć ponad 60 ofert pracy dla tej grupy zawodowej. 40 z nich to pełne etaty. Najbardziej poszukiwani są nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Szanse na zatrudnienie mogą znaleźć również nauczyciele takich specjalności jak biologia, matematyka, fizyka i chemia. Jak co roku poszukiwani są również nauczyciele przedmiotów zawodowych. Mamy sytuację, w której coraz więcej nauczycieli odchodzi na emerytury. Problemem również są urlopy na podratowanie zdrowia. Obecnie w Zielonej Górze 72 nauczycieli przebywa na urlopach na podratowanie zdrowia. Mało zachęcające są również zarobki wśród nauczycieli. Zielonogórski samorząd stara się jednak swoimi regulacjami wspierać pensje pracowników placówek oświatowych. Warunki pracy w naszych szkołach są bardzo dobre, bo mamy przegląd tego, jak wyglądają szkoły w innych miastach, a więc tutaj naprawdę możemy się poszczycić, że nie tylko poziom kształcenia w zielonogórskich szkołach jest wysoki, ale także i doposażenie tych szkół jest bardzo dobre, więc ktoś, kto chce potraktować ten zawód jako misję, jako miejsce, gdzie się będzie spełniał, na pewno po prostu w którejś z zielonogórskich szkół znajdzie dobre miejsce na to, żeby się rozwijać i swoją pasję realizować. Wykaz wszystkich ofert pracy znajdziecie na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra.